przychodzę na projekcję filmu, w pierwszym montażu, dno. Żona pyta, co się stało? Ja nie opowiadam przez 3 dni w ogóle, tylko tłukę się jak mucha i tak dalej. No a potem przychodzę na projekcję tego samego filmu i mówię, no nieźle. I jest prawda, moment tutaj jak gdyby ten, który występuje przy malowaniu, przesycenia i nasycenia, że jeśli ja oglądam 10 raz, 10 dubel i tak dalej, i nie widzę już w kontekście, w rytmie, jak to idzie jedno za drugim, już inaczej reaguje. Potrzebny jest czas. Potrzebny jest czas, że w tej chwili na przykład ci filmowcy nasi, ja tak mówię, ci filmowcy, ale oni nie mają czasu na montaż, oni nie mają czasu na przegranie dźwiękowe, na wybór dźwięku. Ja jadę z młodym takim tym średniego pokolenia reżyserem filmowym i mówię, no jak pan leci montaż? Mówię, ja nie wiem, to tam montażystka mi tam to kleje. To dla mnie po prostu nie do przyjęcia montażystka klei. Co to znaczy montażystka klei? To jej parafia. No parafia to jest prawda, to jest moja parafia też, to jest jedna parafia. To nie jest tak, że ten ksiądz robi to, kościelny robi to, wierny robi to i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że montaż jest chyba takim ważnym etapem, gdzie jeszcze można właściwie... Ale się, montażem można aktora zbudować i stworzyć nawet kreację, można wykreować. I montażem można zabić znakomitego aktora, prawda? To jest... No, i to są etapy realizacji, budowania filmu. A niestety to w tej chwili wśród realizatorów robiących w tej chwili coś nastąpiło, że specjalizacja. Specjalizacja w ekipie. Jaka specjalizacja? Paletko, w którym ona przychodzi, kołnierzyk, buty, prawda, z takim guziczkiem, nie z takim pończochem, to wszystko jest ważne, to się składa na rysunek, to się składa na postać, prawda? To jest nowy teatr, co teraz cytowali, Cholubka Gustawa, nie? Jego ustosunkowanie do nowego teatru. Mówi, jaki nowy teatr mówi? No, akurat mówił o ekstremalnych takich sytuacjach, wypadkach. Co, że jeden drugiemu koledze aktorowi grzebi ręką w jajkach, to jest nowe odkrycie teatralne? Co to jest w ogóle i tak dalej? No i szereg tego typu zjawisk, gdzie, prawda, pewne rzeczy widziane po raz pierwszy, jak gdyby budzą och i ach wśród ludzi, którzy nie widzieli pewnych etapów teatralnego warsztatu, reżyserskiego warsztatu. No to jest zjawisko normalne. No, to niesie czas, to niesie czas, natomiast nie ma czasu na przykład w filmie na to, żeby był czas na zdjęcia. Ja robiłem ostatni teatr taki telewizji, ta telewizji rok czy dwa z tą Segdą, Dorota Stegla grała, robiła matkę i takiego chłopaka młodego. Po latach się spotkali i ja kończyłem i wszyscy narzekają, że kończą zdjęcia godzinę 9, 10, 11 wieczorem. Ja kończyłem o 6. Dlaczego? I chętnie robili, ekipa chętnie i aktorzy chętnie robili tak. Dlaczego? Ja przychodziłem na plan i wiedziałem, co chcę robić. A jest cały szereg takich zjawisk. O tym mówią reżyserzy telewizyjni i aktorzy, że przychodzi szereg reżyserów po prostu i szukają rozwiązań inscenizacyjnych i sytuacji do południa, do pierwszej, do drugiej. Szukają, nieprzygotowani po prostu. Oczywiście, że można dzień i dwa szukać rozwiązania sceny, to zresztą Rosjanie to robili. Starali się filmy robić jak najdłużej, bo wtedy im gotowość biła, prawda? I był Doński, Marek Doński. On przyjeżdżał
kazał wyburzyć linię, wie pan, słupów telefonicznych na odległość w terenie gdzieś 2 kilometry. One stały, on kazał je wyburzyć, żeby to przestrzeń, żeby była. Pejzaż mu tu po prostu psuje. No i potem przyjeżdżał 2-3 dni na plan i siedział i nic. I ten producent do niego przychodzi i mówi, za ciebie tak długo. A to mi to jest umienia, nie nastrojenia. Umienia psychonia, nie nastrojenia. Prawda? No ale to tam było paru tych reżyserów. Powiedzmy, to był Doński, to był Eisenstein, to był Pudowkin. A innych Stalin w ogóle nie znał. Jeśli się pojawiała lista z nazwisk, że nowi reżyserzy mieli tam debiutować i robić filmy, Stalin się pytał, kto to. A to tam taki tam. Nie znają. Bo ja rozmawiałem z różnymi reżyserami rosyjskimi, z Romem rozmawiałem, z Kałacozowem rozmawiałem. Prawda? To, a w tej chwili ta śrubka została przekręcona na tyle i drugą stronę, że na przykład Stalin, on miał swoich ulubionych aktorów. Ja pamiętam, mój pierwszy film był niedobry, fabularny, niedobry film, niedobry. Niedobry scenariusz był, ja już chciałem skończyć z asystenturą, bo 6-7 lat już asystowałem. Mówię, dobra, muszę gdzieś mieszkać, nie? Co zrobię, ten scenariusz, nie chciał z nim. Wziąłem temat, którego nie znałem. No i tam przyjechał, pamiętam, przyjechał Aleksandrow, reżyser tego filmu Świat się śmieje. Dobrego, bardzo zabawnego. Przyjechał z Orłową, Lubow Orłowa, jego żona. I ulubiona aktorka Stalina, Lubow Orłowa. No i tam pamiętam w Łodzi, w atelier mówią tam do mnie, mówi dyrektor Budziński, mówi, panie Stanisławie, prośbę mam, niech pan pokaże coś swojego filmu, bo teraz mamy w produkcji, to jest sekwencja taka ładna, to była sekwencja ze wsi, tańcarz żniwa i taniec, tam potańcówka w stodole i tak dalej, i tak dalej. Aleksandrow nie przyszedł na projekcję, poszedł wódkę pić, zdaje się, z kimś tam z naszej liczby, ale przyszła Orłowa. Ja kazałem puścić tą sekwencję, ta zabawa w stodole, prawda, do Żynki. To. Orłowa, która była dobrą aktorką, ona miała trudne warunki w ogóle, trudne, ale ona tak była fotografowana, że można ją oglądać. I tak popatrzyła na tą sekwencję, na tę scenę. Oczy interes, no. Dyplomatka. To wszystko można podłożyć, prawda, pod oczy interes, no.